Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wydarzeniu odbywającym się w ramach Festiwalu Kopernika, którego tegoroczna edycja zatytułowana jest Piękno. I dziś porozmawiamy o jednym z aspektów tego zjawiska. Porozmawiamy o pięknie futbolu i w tym wydarzeniu zatytułowanym Balet dla Mas wezmą udział znakomici goście. Pan trener Orest Lęczyk, dwukrotny mistrz Polski, jeden z najwybitniejszych polskich trenerów. Pan redaktor Stefan Szczepłek z Rzeczpospolitej, autor wielu książek o piłce nożnej. I pan profesor Bartosz Brożek, filozof, kognitywista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Kopernika. Będę miał przyjemność to spotkanie poprowadzić razem z moim kolegą Łukaszem Kwiatkiem. Dzień dobry. Możemy zacząć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zaczniemy od bardzo ogólnego pytania do każdego z panów. Tylko do każdego z panów trochę inaczej je sformułujemy. Panie trenerze, pan kiedyś na pytanie dziennikarza o to, czy podobał się panu mecz, odpowiedział, że podobać to się mogą młode dziewczyny, ale czy jest coś w piłce, w pana zawodzie, coś, co się panu faktycznie podoba? Jeśli tak, to czy to ma coś wspólnego z pięknem? Ja dalej uważam, że piękne są dziewczyny młode. Natomiast jeżeli chodzi o futbol, to musi być tyle spełnionych warunków, aby można było to nazwać, że to jest piękne, które bardzo często są niezależne od tego, co się dzieje na boisku. Ale na pewno zależy to od talentu piłkarzy, od umiejętności, od wyniku i od kibiców, którzy nadając tą atmosferę w czasie meczu, potrafią z tego zrobić widowisko, show, pod warunkiem, że nie jest to widowisko takie, jak ostatnio oglądaliśmy w Warszawie w Pucharze Polski. Tak się składa, że wczoraj oglądałem mecz Sevilla Liverpool. Stawką meczu Puchar UEFA. Ja w pewnym momencie uznałem, że trudno mówić o pięknie, ale ja oglądałem, schodziłem po meczach, gdzie wynik był nierozstrzygnięty, ale mogłem powiedzieć, że to był bardzo fajny, nie wiem czy piękny, ale fajny mecz. Panie redaktorze, podobne pytanie właściwie do pana. Co sprawia, że taki człowiek jak pan, taki znakomity, ktoś, kto tak znakomicie posługuje się językiem, postanawia poświęcić swoje pióro piłce nożnej, czyli czemuś wydawałoby się jednak tak masowemu, że mogłoby odstraszać inteligencję? Nie wiem, czy się posługuje pięknie językiem, ale znaczy, wie pan, nie chciałbym tego sprowadzać do poziomu parteru, ale obawiam się, że o niczym innym nie potrafiłbym pisać. Natomiast tak nie odpowiadając panu wprost, powiem tak, ja jestem dziennikarzem od 43 lat i jeszcze mi się to nie znudziło. Więc samo to już świadczy o tym, że ja nie wiem, ja wszystkim państwu życzę takiej sytuacji, żeby wasza praca była waszym hobby jednocześnie. Ja jestem w tej mniejszości i to jest wielkie szczęście. I ten futbol dla mnie bywa i piękny,
i czasami okrutny, ale wie pan, piękne jest nie tylko to, co widzimy gołym okiem na boisku. Piękne są sytuacje jakieś wzruszające. Piękne jest to, że jak Lucjan Brychczy wychodzi na boisko stadionu Legii, a niedawno była taka sytuacja, to na środku, na środkowym kole stoją obydwie drużyny, i Legia, i Lech. I wszyscy mówią brawo. I to jest coś takiego, ja staram się doszukiwać takich rzeczy w piłce. Znaczy tej takiej, takiego, nie chcę tutaj być jakoś specjalnie patetyczny, ale tego fair play, tego... Znaczy, powiem tak, jak ktoś szuka piękna, to je wszędzie znajdzie. I piękne jest również to, że ja mogłem przyjechać na Państwa zaproszenie i spotkać się z panem trenerem. To jest też piłka, my się znamy niewiele krócej niż te 40 lat. Jakoś ciągle mamy o czym rozmawiać, chociaż nie rozmawiamy tylko o piłce. Poza tym, wie pan, jest tak, jak trener mówił, że niektóre rzeczy się pamięta przez całe życie. Ja, mówiąc o tym szczęściu swoim, mogę tylko powiedzieć, że ja widziałem na własne oczy wydarzenia absolutnie historyczne w skali Polski i świata. Z jednej strony tragedia na Heysel, z drugiej strony bramka Maradony na przykład, prawda? No nie powiem o Heysel, że jest piękne, ale wprost przeciwnie. Ale coś takiego zawsze zostaje gdzieś tam w głowie, w pamięci. Człowiek o tym myśli i jak ma się do czynienia z kimś, kto uczciwie tę pracę wykonuje, o kim wiemy, że no nie miał 711 połączeń z fryzjerem, prawda, to już jest dla mnie jakiś taki wystarczający powód, żeby się nim zainteresować, żeby o nim dobrze mówić, dobrze pisać i tak dalej. Ja mam zresztą, biorąc pod uwagę ludzi, ja chyba jestem taki troszeczkę mało wiarygodny, dlatego że, wie pan, ja mam, jak kogoś się lubi, to ja go nigdy nie skrytykuję. A ja większość ludzi w tym środowisku lubię, może z wyjątkiem coraz większej liczby czy ilości właścicieli klubów. No i niestety to co pan trener powiedział o kibicach, no jak ktoś postanawia zagazować własny stadion, no to nie zawsze jest fajne. Lat miałem, jak byłem po raz pierwszy na meczu międzypaństwowym. Jechaliśmy na ten mecz 500 kilometrów. Polska-Francja. W reprezentacji Francji grało wtedy dwóch polskich wspaniałych piłkarzy, Wiśniewski i Kopaczewski. I Polska prowadziła 2-0. Trener nam powiedział, że 15 minut do końca meczu musimy opuścić stadion, żeby trafić do autobusu, bo było 100 tysięcy widzów na stadionie dziesięciolecia Warszawy, w Warszawie, gdzie się siedziało na ławkach, dlatego tak dużo ludzi się zmieściło. My już siedzimy w autobusie, autobus ruszył i dowiadujemy się, że wynik był 2-2. I oczywiście dla mnie mecz ten był piękny, jak byłem na stadionie, ale jak się dowiedziałem, że wynik 2-2, a nie 2-0, to przestał być piękny. Dziękuję. Ja burzę program tego spotkania, ale przepraszam pana profesora, ja muszę coś dodać. I to nie będzie piękne. Słuchaj, ja też na tym meczu byłem, słuchajcie panowie, wiesz dlaczego te dwie bramki padły? Dlaczego byście się musieli śpieszyć? Dlaczego musieliście wyjść wcześniej? Jest rok 1960, to było we wrześniu i na stadionie dziesięciolecia przed meczem witano uroczyście reprezentację polskich olimpijczyków, którzy wracali z Rzymu. I te wszystkie przemówienia się przeciągnęły, mecz w związku z tym rozpoczął się później i zrobiło się ciemno. I ostatnie 10 minut rozgrywano już prawie w ciemnościach. I nasz bramkarz Stanisław Fołtyn nie widział, jak piłka leci. I to jest piękne?
Tym się różni dziennikarz od trenera. Myślę, że do takich historii zaraz wrócimy, a ja jeszcze mam pytanie do profesora Brożka. A co jest interesującego w piłce dla właśnie na przykład profesora, intelektualisty, filozofa, kognitywisty, mnóstwo pisarzy wyraża zainteresowanie futbolem. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Znamy wielu profesorów, naukowców, którzy też piłką się fascynują. Czy widzi pan takie aspekty piłki, które są szczególnie ciekawe z takiego punktu widzenia? Cóż, wydaje mi się, że piłka nożna jest fascynująca dla naukowców z tego samego powodu, dla którego fascynuje ona rzesze kibiców. No to jest po prostu fantastyczna rzecz, która bardzo angażuje nas emocjonalnie i wydaje mi się, że to jest taki podstawowy wyróżnik, podstawowa odpowiedź, której można udzielić na pytanie, dlaczego fascynuje to tak różnych ludzi. Natomiast oczywiście piłka nożna jest też niezwykle złożonym zjawiskiem, które można badać z perspektywy nauki. Mogę sobie na przykład wyobrazić, że neurobiologa może zafascynować takie pytanie, co się dzieje w mózgu piłkarza. Pamiętacie Państwo, na przykład były takie eksperymenty chyba z Cristiano Ronaldo, w którym on miał zasłonięte oczy, leciała w jego kierunku piłka, on był w stanie, nie widząc tej piłki, oddać bardzo silny strzał na bramkę. No i dla neurobiologa to może być fascynujące, jak coś takiego jest możliwe. Piłka nożna może być fascynująca dla statystyków. Zresztą oni się bardzo często zajmują tym w sposób profesjonalny. Odkrywają jakieś niezwykłe zależności między istotnymi i nieistotnymi cechami czy zjawiskami. Piłka może być bardzo interesująca dla psychologa społecznego, który właśnie może zadać pytanie, dlaczego tak porywa ona tłumy, dlaczego powoduje, że no, ludzie mogą robić rzeczy, z których potem może niezbyt są zadowoleni. Natomiast dlaczego piłka nożna może fascynować filozofa? Najprostsza odpowiedź na to jest taka, że dlatego, że filozofa fascynować może wszystko i on na każdy temat może się wypowiadać. Niektórzy drwią nieco i mówią, że filozof może mówić na każdy temat, ale nigdy mądrze. Może to i prawda, ja Państwu mogę zobrazować, co filozof mógłby spróbować zrobić z takim problemem jak piękno w futbolu. Niedawno mieliśmy półfinał Ligi Mistrzów między Atletico Madryt a Bayernem. I to jest bardzo ciekawe czytanie komentarzy kibiców jednej i drugiej strony. To mniej więcej wygląda w ten sposób, że kibice Bayernu mówią, że Atletico grało strasznie brzydko, było to fatalne, Bayern grał pięknie, no ale niestety przegrał. Natomiast kibice Atletico mówią, że Bayern grał nudno, nie ma to nic wspólnego z pięknem, pięknie to grało Atletico, pokazało wolę walki, walczyło do ostatniej chwili. No i teraz jak filozof czyta, to nie pojedyncze wypowiedzi, tylko czyta masę tego typu wypowiedzi, które wydają się wzajemnie sprzeczne, to może sobie zadać pytanie, to jak to jest z tym pięknem? I jakbyśmy spojrzeli na historię filozofii, to w różnych okresach historycznych przejawiają się dwa rozumienia piękna. Jedno można by nazwać takim pięknem kontemplacyjnym, nie wiem, wydumanym. Nietzsche nazywa je pięknem apollińskim. To jest piękno struktury, piękno schematu. Jeżeli to jest taka doskonałość, która przejawia się, którą wreszcie można zmatematyzować, tak? Drugie piękno nazywane bywa pięknem dionizyjskim, nie wiem, pięknem ludycznym. To jest takie piękno, które jest silnie zakorzenione w naszych emocjach. Piękne jest to, co pobudza bardzo nasze emocje. I to jest taka pierwsza odpowiedź, której filozof może tu udzielić. Kibice Bayernu i kibice Atletico posługują się po prostu różnym pojęciem piękna. Jedni mówią o pięknie taktyki zespołu Guardioli, a inni mówią o pięknie walki, którą podejmuje zespół Simeone.
Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że nie ma pięknej taktyki, czyli nie ma tego piękna apolińskiego w tym, co robi Atletico Madryt, i nie chcę też powiedzieć, że nie ma tego dionizyjskiego piękna w jakimś wymiarze w Bayernie. Na pewno w trakcie Oktoberfest ono się szczególnie uwidacznia, ale być może Atletico gra w sposób, w którym jest przewaga tego piękna dionizyjskiego, a Bayern, czy zespoły Guardioli ogólnie rzecz ujmując, grają w sposób, który bardziej ucieleśnia piękno apolińskie. To jest przykład, co filozof może powiedzieć na temat piękna w futbolu. Nie wiem, czy mądrze, ale to nie mnie oceniać. Jesteśmy zatem po rozgrzewce, czas na pierwszą akcję w meczu. My przed naszym spotkaniem, przed naszą dyskusją poprosiliśmy każdego z gości o wskazanie jakiejś swojej akcji albo jakiegoś meczu, który dla niego jest uznawany właśnie za coś pięknego, za przejaw piękna futbolu. I pierwszą akcję, jaką zobaczymy, jest to fragment, skrót meczu wybranego przez pana trenera Oresta Lęczyka. Their manager, of course, Miguel Munoz. They have this free kick. They lead by a goal already. Puskas is going to try again. Puskas will score again. And it's all going Real Madrid's way. Football. The ball is rolled. The shot is on. The shot is back up the post. Must be finished off. Benfica are right back in it. And it is Jose. Kaluna may line one up. Rolled into the path then of Cavem. And danger once again, a shout for a handball, another shot coming in, and a goal! An equaliser for Benfica, it came out of nothing, but Cavem has... It's just a thrilling game of football. And it's Real Madrid's turn now. Tejada, it's coming through, edge of the area, needs some solid work here, it may be Ferenc Puskas again! Three out of three, and Puskas unbelievably... Mario Joao. Puskas can't control it for once, and it's the opposite number 10 who's in the thick of things. The level yet again, unbelievable from the boot of Mario Kaluna. And this, whoever it is, will be stepping up for a decisive moment in the game. It is Eusebio. It is Benfica 4, Real Madrid 3. For Eusebio, crack, goal! Number five, two for Eusebio in 3 minutes and Benfica are running away. Panie trenerze, zatem, co to za mecz i dlaczego akurat ten, gdy pytaliśmy o piękny fragment futbolu? Ja nie jestem historykiem piłki nożnej. Pytanie, co to jest za mecz, to w zasadzie mnie za bardzo nie interesuje. Natomiast prawda jest taka, że gole padają najczęściej po błędach, rzadko po fantastycznej akcji drużyny i jeszcze rzadziej po fantastycznym strzale na bramkę. Ja uważam, że statystyka strzałów na bramkę jest najczęściej, biorąc pod uwagę polską ligę, ekstraklasę, bardzo nieciekawa, ponieważ są w przeciągu 90 minut 3 strzały celne na bramkę, a większość daje szansę kibicom piłkę zabrać. Ponieważ samo zdobycie bramki jest jak gdyby emocjonalnym przeżyciem dla drużyny, która kibicuje zdobywcy bramki, to widać czarne na białym, że szczególnie w lidze angielskiej już samo podejście do zbliżenia się napastnika do piłki, czy będzie oddawał strzał na bramkę, już jest w pewnym sensie emocją. A eksplozją jest, gdy już trafi na bramkę. Mnie się bardzo podoba Liga Angielska z uwagi na to, że miasto
co mecz wysyła na stadion 30 tysięcy kibiców, bez względu na to, czy ta drużyna jest w środku tabeli, na końcu, czy walczy o mistrzostwo. To jest właśnie święto miasta i tych kibiców. To, co było pokazywane, to mogę zadać pytanie, no i cóż, była sytuacja, kopnął do bramki, trafił do bramki, trafił tak, żeby bramkarz nie mógł chwycić piłkę, a gdyby było inaczej, to by to nie było nagrywane, bo po cóż, prawda? Ja nie sądzę, aby to był przykład dla trenera, dla piłkarzy, że tak mają robić, ponieważ w meczu jest tyle przypadku, że najlepiej się zająć sobą, swoją drużyną, swoimi umiejętnościami i kontynuować to w kolejnych treningach. Jak przeciwnik pozwoli, to również eksperymentować na kolejnych przeciwnikach. Znaczy, wyjaśniając, może dodam, że ten mecz chyba jednak byłby nagrywany niezależnie od liczby bramek, bo to był finał Ligi Mistrzów, wspomnijmy, Pucharu Mistrzów, tak. Rok, pan redaktor pewnie mnie poprawi, ale 1962 czy trzeci? Drugi maja, 62 rok w Amsterdamie. I ten mecz uchodził Real Benfica, no, wiedzieliście państwo, do przerwy Real prowadził 3-2, 3 bramki Puszkasza. Benfica wygrała 5-3 i ten mecz to był w ogóle pierwszy mecz transmitowany w telewizji, pierwszy finał Pucharu Mistrzów transmitowany w telewizji polskiej. Zresztą nie tylko w polskiej, bo wiem, że pamiętam, jakie to są lata też, 62 rok, że wtedy tych meczów nie było. Myśmy czekali na takich meczów rocznie były 2-3 transmitowane z zagranicy. Także to było ogromne wydarzenie. I to ten mecz, jak mówię, uchodził za taki wzorzec metra z Sefry, jeśli chodzi o mecze, przez lata. Jak ja obejrzałem cały, tam wiele lat później, jak udało mi się załatwić sobie kopię, no to oprócz tego, że te bramki były ładne i wszystkie padały po błędach, jak zauważył trener, to zresztą zwróćcie uwagę, ile tam każdy zawodnik ma miejsca, no bo wydaje się, że więcej, nie ma krycia, nie ma nic i tego nie, że się nie dało oglądać, dało się oglądać, ale po prostu to byli najlepsi piłkarze świata, ale już tak, to już jest inna piłka, inna zupełnie piłka. Można dodać, że był chaos taktyczny, chaos w obronie. Ja miałem przyjemność ten mecz oglądać w telewizji, nawet tu w Krakowie, jadąc przez Kraków u kolegi w akademiku. I pamiętam, po kilkudziesięciu latach była ankieta, gdzie miałem odpowiedzieć, który mecz mi się najbardziej podobał w mojej, że tak powiem, karierze. Wtedy jeszcze nie byłem trenerem, ale ja myślałem o tym meczu. Tak. I tylko nie napisałem, że ten mecz, bo się obawiałem, że ktoś mnie wyśmieje. Ale się okazało, że naczelny piłki nożnej, pan Lechowski wtedy też tak uważał. Być może mam troszkę satysfakcji. Ale chcę dodać do tego, że na ten mecz wtedy to inaczej patrzyłem, jak później jako trener na mecze. To znaczy jak? To znaczy, jeżeli ja ten mecz oglądałem w akademiku i tam byli podzieleni na Real, na Benfica, to wiadomo było, że momentami było trudno na ten telewizor popatrzeć, prawda? A jako trener to człowiek patrzy na to spokojnie i ocenia bardziej to analitycznie. Dobrze. Mamy teraz kolejną akcję. Wybór, myślę, dość niekontrowersyjny pana redaktora Szczepuka. Ten bandyta.
Panie redaktorze, dlaczego zatem ten fragment, ta akcja? Dlaczego? Dlaczego ta akcja? Dlaczego wskazał pan tą akcję? Nie no, bo to jest kwintesencja piłki nożnej. To jest, ja jestem troszeczkę anachroniczny, jeśli chodzi o swoje oceny, ale ja uważam, że mistrzostwo w piłce nożnej polega na tym, żeby strzelić bramkę, czy w ogóle pokonać przeciwnika, w ogóle go nie dotykając. To jest taka, znaczy krótko mówiąc, na siła fizyczna musi być, ale ja należę do kościoła brazylijskiego, jeśli chodzi o piłkę. Czyli technika, technika, technika. I to, co pokazuje tutaj Maradona, no to na tym to polega. Przecież on tu minął pięciu zawodników, piąty przebiegł w tym czasie około 60 metrów, prawda? Piąty to był bramkarz. I zwróćcie panowie uwagę, on nikogo nie dotknął, nie przepychał się. Nie, on po prostu wygrał swoim geniuszem i swoimi umiejętnościami. No, na czym polega piłka nożna? Trener powie słusznie, taktyka i tak dalej, ale piłka nożna no, zaczyna się od tego, żeby po mistrzowsku opanować przedmiot, którym się posługuje piłkarz. Czyli piłkę, prawda? Czyli jeśli dobrze panujesz nad piłką, to masz od razu więcej szans na sukces. I oczywiście no, trzeba ćwiczyć, ale cały ten sens polega właśnie na czymś takim, żeby wygrać umiejętnościami, a nie siłą. Opowiadał mi, bo takie rzeczy są pewnie dla Państwa takie najciekawsze, opowiadał mi Jurek Dudek, jak był jeszcze w Realu, mówi, że to było normalne, że oni są tam w tym środku, w tym swoim ośrodku Valdebebas po treningu, wszyscy wykąpani, piją kawę, patrzą przez wielkie szyby na boisko, a na tym boisku jest jeszcze jeden człowiek, który odmierza te swoje kroki do tyłu, ma ustawionych 100 piłek w okolicach linii pola karnego, dwóch bramkarzy na zmianę, trzech chłopców za bramką do podawania piłek i on strzela. I to jest oczywiście Cristiano Ronaldo. I no on jest, można go lubić albo nie lubić, prawda, ale po prostu no to jest ktoś. I mówili, że z Beckhamem było dokładnie tak samo. Talent talentem, ale praca, praca, praca i praca. Mogę? Oczywiście. Tak. Tam jest włączone? Ja jestem tak, tak. Włączony. Proszę Państwa, ja w pewnym momencie pomyślałem, że za długo się uczyłem. Wprawdzie trzeba się uczyć całe życie, ponieważ skończyłem dwuletnie studium nauczycielskie wychowania fizycznego i biologii, potem Akademię Wychowania Fizycznego. Pokończyłem wszystkie kursy, jakie były, zdobywając certyfikaty, to się nazywa licencje UEFA A, B, Pro. Jeżeli tej pracy trenerskiej przez lata uważałem, że najważniejszą rzeczą w przygotowaniu piłkarza do gry to jest kondycja i szybkość, to mogę dzisiaj powiedzieć, że najważniejszą rzeczą dla trenera jest przygotowanie piłkarza pod względem techniki, ale nie tej techniki, co mówił pan redaktor, tylko nauczyć piłkarza, żeby dryblował, żeby umiał się kiwać. Ponieważ ja od małego pamiętam, że jeżeli zacząłem dryblować moi koledzy na boisku, to trener wręcz ryczał do niego: nie kiwaj, podaj piłkę. No i się wychowywało przez lata takich kopaczy, którzy kopali 3-4 podania, najwyżej stracili piłkę. Ja po tylu latach widzę, że jeżeli ktoś od dziecka umie dryblować, to później przychodzi do klubu, mając lat 12, 14, 16, to on po prostu może być profesorem w drużyniach seniorskich. Proszę zauważyć, że w tej chwili w scenie są piłkarze właśnie ci, którzy oprócz tego oczywiście, że mają szybkość,
nie wspominając kondycji, bo jak nie ma kondycji, to powinien w ping-ponga grać, to dribbling jest tym elementem, który daje szansę nad przeciwnikiem ogromną. Przede wszystkim wypracować sobie sytuacje bramkowe, jak i również wjechać w szesnastkę, zrobić to ostatnie podanie czy strzał na bramkę. Dziękuję bardzo. Ale ja właśnie o tym mówiłem, o takiej technice. Dla mnie technika to jest dribbling. Ale dla większości technika to jest właśnie, że umie kopnąć prawą i lewą nogą. Natomiast dribbling, kiwanie się, to jest to, co oglądasz 10 piłkarzy i mówisz, nie, ten nie, ten nie, ten nie, o, ten też nie, o, ten umie. Tak. Rozumiem się. Tak, chociaż tak, wszyscy tak. Technicznie są dobrze zaawansowani. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że technika to jest taki właściwie jedyny element, tak mi się przynajmniej wydaje, to ty wiesz lepiej, jedyny element składający się na piłkarza, że tak powiem, który nie przemija. Zwróćcie uwagę, kto gra w drużynach oldboyów. Nie ci, którzy byli najszybsi, bo szybkość minęła, tylko ci, którzy są dobrze technicznie, bo technika zostaje. Można robić wszystko wolniej, ale no przecież ja się z przyjemnością patrzę na starszych piłkarzy, którzy mają po 50 lat i jeszcze potrafią właśnie czy kiwnąć, czy zrobić jakiś taki zwód, że nie wiadomo, o co chodzi. No i to jest, na tym to polega. Bo technika to jest również to, że proszę zwrócić uwagę, że ja mam piłkę, podaję do partnera, partner podaje tą piłkę dalej. I ja, które zaczynałem podanie, ja nie mam pojęcia, co zrobi ten trzeci piłkarz. Prawda? Czyli mogę mieć w głowie, że to pójdzie podanie w jedną stronę, w drugą, trzecią, ten tu zagra, a potem mi to zburzą. Prawda? I to tak jest non-stop, czyli zmierzam do tego, że jest bardzo dużo przypadku w tym. Jeżeli mecz zbliża się do końca, to kończy się myślenie, kończy się taktyka. Jest piłka do bramkarza, bramkarz fru do przodu piłkę, bo szkoda czasu. A tam jest rozbijanie głów, walka i szukanie szansy, żeby był rzut wolny, żeby jednak odrobić straty. Mamy też przygotowaną trzecią akcję. Poprosiliśmy o to, o wybór tej akcji profesora Broszka, który stwierdził, że nie pamięta swojej ulubionej akcji, albo ma ich tyle, że nie wyświetlimy, nie będziemy w stanie wyświetlić wszystkich. I zdecydował na mnie możliwość. To nieprawda, chciałem ci dać szansę pokazania fragmentu meczu Walencji. Dziękuję w takim razie i myślę, że to czas na to, żebyśmy... Juki, Milla que la deja para Farino. Lanzamiento hacia Ilie. Está Vlahovic, también Claudio López llega. Fíjate cómo acompaña el Valencia, mira desde dónde viene Angloma. Bueno, Mendieta lo acaba de hacer. ¿Qué cosa acaba de hacer Mendieta? Bueno, qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta. Lo que acaba de hacer Mendieta, todo el estadio. Bueno, evidentemente yo creo que hasta seguidores atléticos. No hay más remedio que reconocerlo. Fíjate cómo controla el balón, cómo piensa que le van a entrar. Fíjate, ahí. Qué maravilla. A los tres. Y no duda ni un instante. Con el pecho, con el muslo, con la derecha y con la izquierda. Ahí hay un jugador de fútbol, ¿eh? Oh. Vaya jugada, si hablábamos de la maravilla del primer gol, este lo ha superado. To oczywiście niezrównany Gaiska Mendieta w meczu z Atletico Madryt. Nie będę prosił profesora Broszka o skomentowanie tego meczu, natomiast mam pytanie do wszystkich panów, bo widzieliśmy akcje jakby z różnych jednak epok futbolowych. I pytanie brzmi, czy sądzą panowie, że futbol staje się coraz piękniejszy, a może ewentualnie coraz brzydszy? Czy coś się zmienia w tym panów od Krzuksiu? A pytam dlatego, że wydaje się, że żyjemy w takiej epoce, że wszystkiego mamy więcej. Mamy więcej bramek, no, Cristiano Ronaldo, wspomniany Leo Messi, biją coraz to nowsze rekordy i tak dalej, ustanawiają coraz kolejne rekordy. Czy sądzą panowie, że żyjemy w takich czasach, w których futbol nigdy nie był piękniejszy? Ma szansę być piękniejszy z uwagi na to, że sprzęt jest coraz lepszy, piłki coraz lepsze, boiska coraz wspanialsze i gra się dosłownie jak na stole, a nie tak jak nasza liga grała lata, gdzie na przykład tutaj 30 lat temu grając z Wisłą Puchar Europy,
to w zasadzie butów nie było piłkarzy widać, takie błoto było. Natomiast ta ostatnia akcja, co była z tym lobowaniem przez obrońcę piłki, to 35 lat temu byłem z drużyną Stali Mieres w Argentynie. Tam żeśmy mieli takie turne, grając z najlepszymi drużynami wtedy. Nawet z drużyną Estudiantes La Plata, która była dwa lata chyba wcześniej w Pucharze Interkontynentalnym pierwsza. To graliśmy z drużyną Lanos, taka drużyna z Buenos Aires, druga czy trzecia. Tam grał obrońca boczny. Mały, przepraszam wszystkich mężczyzn, krzywy. Jak w przerwie zobaczyłem jego buty, to miał chyba 45 numer butów, bo byłem ciekawy, co ten sukinsyn ma w sobie, że on potrafi tak grać. Jeżeli on wziął mojego, przepraszam, to był napastnik, boczny napastnik. Jeżeli on wziął mojego obrońcę i w ten sposób, co tutaj był jeden lobik, to on wziął raz, potem wziął drugi raz, trzeci raz, a kibice szaleli. Co piłka w górze nad moim, ole, coś niesamowitego. Mówisz o pięknie futbolu. I to jest właśnie piękno futbolu. A jeszcze jak się wygrało z taką drużyną. Panie redaktorze, czy futbol staje się coraz piękniejszy? No ja mam z tym problem, prawdę mówiąc, dlatego że zgadzając się z tym, o czym mówi pan trener, uważam, że jednak sam sprzęt, same boiska to troszkę za mało, tak. Natomiast jakby nie patrzeć, nawet my starsi ludzie wychowani właśnie na Pele, Eusebio i innych, czy Maradonie, w końcu Maradona to już jest 30 lat temu też, to musimy przyjąć do wiadomości, zresztą bez odrazy, że tak powiem, że na naszych oczach tamci piłkarze, ich rekordy właśnie są, że tak powiem, bite. Czy przez tego Messiego, czy przez Cristiano Ronaldo. I to nie są przypadkowi gracze. Być może, właściwie nie być może, już na pewno trzeba będzie mówić o nich jako piłkarzach, których można porównać właśnie z Pele, z Maradoną, z Platinim, z Di Stefano, z Cruyffem, z Beckenbauerem. To już jest ta kategoria. Z drugiej strony, ja na przykład myślałem, że nie doczekam się już czasu przy takiej zmasowanej obronie, systemach obronnych, że nie doczekam się czasów, w których jeden zawodnik będzie mógł wygrać mecz. To robił Pele, ostatnim takim piłkarzem był Maradona, a potem, zwróćcie uwagę, nie było już takiego. No i się okazuje, że znowu są. I to Messi, który w końcu jest taki i taki, prawda? Czy tutaj on też zadaje kłam tym wszystkim teoriom, które mówią, że dzisiaj to tak jak Niemcy byli kiedyś zwolennikami takiej teorii, że piłkarza się wybiera na wzrost i na wagę. Czyli oni byli typami dziesięcioboistów. No Messi jest zaprzeczeniem czegoś takiego, a mimo to jest najlepszy. I to jest fajne. I to jest super. I to jest też to piękne. Bo on wszystko robi wygrywa dzięki szybkości i tej technice. Nawiasem mówiąc, ta technika, z tą techniką to ja mam też kłopot, bo my często mówiąc o technice mamy na myśli ten dribbling przede wszystkim. Dzisiaj gra jest szybsza, podania są jak strzały, trzeba umieć tę piłkę przyjąć. Jakbyśmy tutaj obejrzeli ten mecz Real Benfica, był jeszcze stosunkowo szybki. Ale jakbyśmy to obejrzeli słynną węgierską złotą jedenastkę z w końcu najlepszą drużyną świata z początku lat 50., to byście pomyśleli, że puszczono to wszystko w zwolnionym tempie. A podania były rzeczywiście takie, że się ledwo piłka toczyła. To byli najlepsi piłkarze świata. Więc w tym sensie, wie pan, to się wszystko zmienia. Ja mam świadomość, że odpowiadam wprost na pańskie pytanie. I nie jestem w stanie tak jednoznacznie udzielić odpowiedzi, rzeczywiście. No, ona się musi zmieniać i czasami w związku z tym też padają pytania, czy dawni mistrzowie mieliby szansę zagrania w dobrych drużynach dzisiaj, czy byliby równie dobrze właśnie przy takich systemach, jak są dzisiaj, przy tej szybkości i tak dalej. Nie wiem,
Nie wiem, prawdopodobnie tak, moim zdaniem tak, bo akurat jak mówimy, proszę zresztą zwrócić uwagę, jak wymieniam nazwiska lepszych piłkarzy świata, to oni się kojarzą zawsze też z jednym, z tą techniką. Bez techniki nie ma w ogóle mowy o piłkarzu. Chcę dodać do tego, że mówiąc o technice, jest pewna pułapka. Myśmy grali Puchar Europy UEFA na Ukrainie z Dniepropetrowskiem i mój guru siedzą na trybunie, ja obok, patrzymy na rozgrzewkę, jak biegają zawodnicy mojej drużyny i jak biegają miejscowi. I on mówi do mnie, zobacz, Ukrainiec jak dostaje piłkę, a jest w pełnym biegu, to później z piłką on nie biegnie wolniej, on dalej biegnie bardzo szybko. Popatrz na naszego. Dostał piłkę w pełnym biegu, to natychmiast zwalnia. Jakie to jest istotne, biorąc pod uwagę taktykę gry i ciąg dalszy, co ma z tego wyniknąć. Przepraszam. Co na to nauka? Na to pytanie o... Prawdopodobnie nic. Nie wiem, czy ktoś się tym zajmował, ale jeżeli mogę powrócić do tego rozróżnienia, które wprowadziłem w mojej poprzedniej wypowiedzi, to wydaje mi się, że ono pomaga odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że wydaje mi się, że futbol nie jest piękniejszy w sensie piękna dionizyjskiego, tego emocjonalnego, bo wywołuje te same emocje, które wywoływał kiedyś. Natomiast jest coraz piękniejszy, gdy idzie o to piękno apollińskie, to związane ze schematycznością. Mamy coraz bardziej złożone schematy gry, coraz większą dyscyplinę taktyczną. To wszystko dzieje się coraz szybciej. Więc w tym sensie może wzbudzać nasz większy podziw niż taki mecz z 1962 roku, który oglądalibyśmy w całości. Ja chciałem jeszcze nawiązać do jednej kwestii. Mianowicie w latach 80., nie pamiętam dokładnie roku, Stephen Jay Gould, znany ewolucjonista, napisał esej, w którym tłumaczył, dlaczego nie ma już geniuszy w baseballu. On porównywał statystycznie wyniki baseballistów z lat 20. i tych, którzy grali w latach 80. No i te wyniki były dużo gorsze. Czyli nie było kogoś, jakichś takich wybitnych indywidualności, które się rzeczywiście wybijają. Jego odpowiedź była taka. Nie jest tak, że nie ma geniuszy w baseballu, tylko poziom tła się podniósł. W latach 20. baseboliści grali, ci najwybitniejsi, grali na tle dużo słabszych zawodników. W latach 80. różnice są już tak niewielkie, że mówienie o artyście czy geniuszu baseballu jest bardzo trudne. I to, co chciałem powiedzieć, że dla mnie w ostatnich latach zaskakujące jest pojawienie się tych dwóch geniuszy futbolu. To znaczy Messiego i Ronaldo, i te ich statystyki jakby zaprzeczają temu, co Gould powiedział. I to jest niezwykłe, że możemy żyć w takich czasach i takie gwiazdy oglądać. Czy panowie jeszcze jakiś komentarz w tej kwestii, bo chyba przejdziemy do następnej. Czekamy na polskiego zawodnika. Czekamy. Czekamy, czy już go mamy? Czekamy tam. No. Tutaj ilustracja do tego, o czym teraz porozmawiamy. Czasem, gdy słucha się komentatorów piłkarskich albo czyta się teksty o piłce, można tam znaleźć słownictwo z innej dziedziny. Często się w kontekście piłki używa takich słów jak teatr, jak artysta, jak i tutaj tytuł naszego spotkania, nawet balet. Dymitr Szostakowicz mówił, że futbol to jest balet dla mas. On był oczywiście kompozytorem, ale też sędzią piłkarskim, kibicem piłkarskim. I czy to zestawienie piłki nożnej i sztuki szeroko rozumianej jest dla panów, jest panom bliskie? Czy panowie potrafią patrzeć na futbol jako sztukę, czy jednak futbol jest czymś innym?
Jeśli tak, to czym? Ja bardzo lubiłem i lubię balet. Chociaż oglądałem w życiu 5-8 z pewnością wybitnych kompozytorów. Natomiast mówiąc o piłce nożnej, Stefan przypomniał mi Mistrzostwa Świata Kobiet, gdzie Stany Zjednoczone kobiety grały fantastycznie. Kiedy to było? One cały czas grają fantastycznie. Ale to było w Stanach chyba. Ale to nie pamiętam. Ta skleroza nie boli rzeczywiście. Proszę Państwa, ja 15 minut oglądałem mecz i ja nie wiedziałem, że to kobiety grają. Tam nie było fauli. Tam wszystko było po prostu i taktycznie, i technicznie na bardzo dobrym poziomie. Dopiero później, jak jakieś zbliżenie zrobili, patrzę, dziewczyna. Oczywiście nie za ładna, ale dziewczyna. Zmierzam do tego, że szczególnie pewnie w naszej lidze, ekstraklasie, pomylono pewne pojęcia, że naprzód się powinno grać, a potem walczyć. Ponieważ włączono do przygotowania różnych specjalistów od przygotowania fizycznego, to ładują tych piłkarzy masę mięśniową, są coraz silniejsi i nie wiem, czy nie są po drodze jeszcze trenowani na jakichś halach, na salach, na ringach bokserskich, bo cały czas chcą walczyć, a zapominają o tym, że mają grać. I mówiąc tutaj o pięknie w futbolu, jestem przekonany, że ta walka bardzo dużo przeszkadza pięknu piłki, nie chcąc użyć jakiegoś jeszcze słowa bardziej dosadnego. Jeżeli piłkarz chce za wszelką cenę przerwać akcję przeciwnika i popełnia fal, to ja absolutnie jako trener jestem za tym, żeby były bardziej rygorystyczne kary za faule. Pewnie nie takie jak w koszykówce, bo by to zupełnie nie było męskie, że tak powiem. Natomiast kto wie, czy by nie było więcej bramek, więcej sytuacji. Bo jak sobie przypomnę odprawy przedmeczowe szatni, wszyscy łapki do siebie. Pamiętajcie, walczymy dzisiaj. No i wychodzą za boisko, zapominają grać. Walczą. Mnie te porównania bardzo odpowiadają, bo uważam, że piłka w dobrym wykonaniu jest sztuką. Niewątpliwie tak. Absolutnie tak. I tutaj to może Andrea Pirlo nie jest Moną Lizą, ale na chwilę się przy nim zatrzymam, skoro już tutaj go mamy. Proszę zwrócić uwagę, on jest uwielbiany we Włoszech, mimo że jest ostatnim rozgrywającym starego typu. Zwróćcie panowie uwagę. Dzisiaj minął czas takich rozgrywających, jakimi byli Deina, Platini, Zidane, prawda? Dzisiaj jednak pokażcie mi w reprezentacji Polski takiego rozgrywającego. Nie ma. U nas jest inny system, u nas tam bardziej boczni pomocnicy pełnią te role i w ogóle rozbudowana jest linia pomocy. Natomiast ten Pirlo, staruszek, bądź co bądź, był na tym boisku genialny. Właśnie przez to, że był fantastycznym technikiem i to, co mówił trener w innym kontekście, on przewidywał na boisku, co się może wydarzyć. I to jest piękno, którego nie widać gołym okiem. O, tak bym powiedział. Według mnie najlepszym polskim piłkarzem w historii był Kazimierz Dejna. Myślę, że gdyby miał takie możliwości rozwoju jak Lewandowski, czyli gdyby pojechał do
któregoś klubu, a jak wiadomo, starały się o niego Real, Milan, Inter, sami najlepsi. Gdyby wyjechał po Mistrzostwach Świata, czyli wtedy, kiedy miał lat 27, to nie sprawdzimy tego, ale uważam, że miałby nawet szansę na złotą piłkę. Boniek już był tego bliski, wyjechał jak miał 26. Słuchajcie, panowie, ale mówię o tym przewidywaniu. Mówiło się, że Garry Kasparow przewiduje 17 ruchów przeciwnika na szachownicy. Moim zdaniem Kazimierz Dejna przewidywał 5, 6, 7 może, czyli przewidywał, co się może wydarzyć za kilka czy kilkanaście sekund. To jest świat. To jest w ogóle bardzo dużo. I to jest ta umiejętność, znaczy to ma to właściwie każdy genialny piłkarz. Nie wiem, jak ja grałem gdzieś tam przeciwko, czy w jednej drużynie z jakimiś z najlepszymi polskimi piłkarzami i ja miałem piłkę i jeszcze nie wiedziałem, mając ją przy nogach, co ja z nią zrobię. No oni już wiedzieli, co ja z nią zrobię. I to jest to. Nie wiem, Orest, jak to jest, czy ty masz... Ja się zgadzam się z tym. Ja przychodzę do każdego klubu, rozmawiałem z zawodnikami w ten sposób. Słuchajcie, wymyśliłem sobie, że są podania bardzo proste, trudne, bardzo trudne i profesorskie. I teraz weź pod uwagę, w którym miejscu ty jesteś pod względem techniki. Jeżeli będziesz grał prosto, bardzo prosto, jest szansa, że zagrasz piłkę tak, że ją nie stracimy. Jeżeli ją zagrasz prosto, również. Jeżeli trudno, to się zastanów. A jeżeli ty się bierzesz cały czas, dostaniesz piłkę, to od razu chcesz zagrać profesorską piłkę, czyli taką, po której natychmiast twój partner strzeli bramkę, masz krzyż. Ciągle będzie strata piłki. Tak chciałem dodać. Pan profesor zda się teraz, tak? Jeśli można. Znaczy ja myślę, że futbol na pewno jest sztuką. Trzeba nabyć pewnych umiejętności, żeby tę sztukę uprawiać. I jak w każdej sztuce, i to wydaje mi się tu ciekawe, trzeba zastanowić się nad tym, jak odróżnić rzemieślników od artystów. Czym się różni rzemieślnik piłkarski od artysty piłkarskiego? Bo rzemieślnik też może być lepszy lub gorszy. To znaczy ktoś, kto nie potrafi przyjąć prostego podania, to nawet nie jest rzemieślnikiem. Ale jeżeli opanuje te, jak pan trener mówił, bardzo proste i proste podania, a może nawet czasami te trudne, to jest rzemieślnikiem. Pytanie jest, w którym momencie piłkarz przestaje być rzemieślnikiem, a zaczyna być artystą? I moim zdaniem to ma związek z tym przewidywaniem wydarzeń boiskowych, o których panowie mówią. Bo w gruncie rzeczy, jak ktoś zostaje rzemieślnikiem, to znaczy, że wyucza się, i to jest bardzo często nieświadome, to znaczy neurobiologia pokazuje, że nabywanie tego typu umiejętności to nie jest przez to, że ktoś nam o tym opowiada, tylko to jest przez to, że my to powtarzamy odpowiednią ilość razy. W naszym ciele gdzieś zapisują się schematy, nie wiem, poruszania się. I dzięki tej wiedzy, która jest tak naprawdę wiedzą nieuświadomioną. To nie jest tak, że zapytalibyśmy Pirlo, skąd on to wie, on mógłby to dokładnie opowiedzieć. On to po prostu wie dzięki wieloletniemu treningowi, no i dzięki tej iskrze Bożej, którą ma. I teraz dobry rzemieślnik to jest ktoś, kto potrafi dobrze opanować te schematy, jak powiedziałby kognitywista, ucieleśnić je, grać wedle tych schematów. Natomiast wydaje mi się, że artysta to jest ktoś, kto te schematy czasem potrafi przełamać. To jest dokładnie tak samo, nie wiem, jak w malarstwie albo w muzyce. Picasso był wybitnym malarzem, dlatego że po pierwsze i najważniejsze, był genialnym rzemieślnikiem, to znaczy potrafił namalować wszystko, a jak już potrafił namalować wszystko, znał wszystkie możliwe techniki i sposoby malowania, to wtedy to była jakby dla niego poziom, z którego mógł odskoczyć i zrobić coś nietypowego. Złamać schemat. Tak samo jest w muzyce. Jak państwo, nie wiem, słuchacie
kantaty Bacha czy czegoś takiego. Tam mamy piękne symetrie, które są zgodne z tym, w jaki sposób wtedy pisano, nie wiem, kantaty na przykład. A genialność Bacha polega na tym, że on potrafił złamać te symetrie w sposób, który nikt inny nie umiał tego zrobić. I wydaje mi się, że tak samo jest z artystami futbolu. Nie wiem, ja pamiętam takie podanie Pirlo, które nie było podaniem. Chyba na ostatnich mistrzostwach świata. Patrzyliśmy na to, co się dzieje i wszyscy byli pewni, że on dotknie piłki, żeby ją komuś podać. A on ją przepuścił po prostu między nogami. I to było takie... No to właśnie był dotyk artysty. W tym sensie, że on zrobił coś całkowicie wbrew schematom, co przysparzało korzyści drużynie. Jeszcze jest coś takiego. Dobrze, że pan o tym wspomniał, bo jest coś takiego... W piłce nożnej na całym świecie, że tych dobrych piłkarzy, najlepszych, można ich nie lubić, ale ich się szanuje. Ja pamiętam ubiegłoroczny finał Ligi Mistrzów, jak Barcelona grała z Juventusem i wiadomo było, że Pirlo się żegna z Juventusem, jak piłkarze Barcelony do niego podchodzili i mu dziękowali. I to jest ten szacunek. Oni się, zresztą no wiadomo, no nie wszyscy się kochają w jednej drużynie, ale jak grają dla jednego celu, no to tam potrafią ze sobą się porozumiewać. W wielkiej drużynie Kazimierza Górskiego też nie wszyscy się ze sobą kochali. Dejna się nie lubił z Gadochą na przykład, ale nikt o tym nie wie, bo oni grali dla wspólnego celu. To troszkę jest nie na temat, ale wiecie Państwo, znaczy w mojej pracy to jest istotne. Ja jak mówię, szukam zawsze dobrych stron wszędzie, a jak się szuka dobrych, to się je znajduje. I ja czasami mam coś takiego, co może jest jakąś moją ułomnością, a może nie. Mianowicie łapię się na tym, że czasami oceniam piłkarzy nie tylko na podstawie tego, jak grają, ale też jak się zachowują. I na przykład... Dużą przykrość sprawił mi niedawno, w zeszłym roku chyba, Leo Messi, którego uwielbiam, kiedy zobaczyłem, że on ma tatuaż. Tatuaże są modne, no, nic na to nie poradzę, ale jakoś mi to do niego nie pasowało. Słuchajcie, nie wiem, czy Robert Lewandowski ma tatuaż, ale chyba nie. Natomiast wiem z całą pewnością, że jak Łukasz Fabiański grał w Arsenalu, był jedynym człowiekiem, jedynym piłkarzem w szerokiej karze, który nie miał ani jednego tatuażu. Natomiast tenże Robert Lewandowski, słuchajcie, ja to muszę powiedzieć, ja to mówię głośno, bo trzeba takie rzeczy powtarzać, uważam. Ja nie spotkałem, chyba aż tak powiem, tak dobrego piłkarza, który jednocześnie zachowywałby się tak kulturalnie i któremu te pieniądze nie odbiły w żaden sposób. Myśmy obliczyli, łatwo to było obliczyć, bo podano oficjalną kwotę, jaką on zarobił w zeszłym roku i to wyszło coś 58 milionów złotych. Czyli, krótko mówiąc, przeliczyliśmy to, wychodzi na to, że Lewandowski zarabia 160 tysięcy złotych dziennie. No, ja nie mam takiej wyobraźni, co z takimi pieniędzmi zrobić, ale myślę, że pieniądze generalnie ludzi zmieniają, prawda? Jego nic nie zmienia. On się zachowuje, w końcu no ja mam tę możliwość spotykania go częściej niż Państwo, osobiście i w różnych sytuacjach. I ja jestem pod wrażeniem tego człowieka, czy w Warszawie, czy gdzieś indziej, czy w Monachium, gdzie pojechałem w listopadzie, bo Bayern zaprosił w sposób bardzo elegancki 12 polskich dziennikarzy, pisząc do nas bardzo ładny list do każdego, że wiemy, że wspierasz naszego zawodnika, twojego rodaka, chcieliśmy za to bardzo podziękować. Zapraszamy na mecz Ligi Mistrzów z Olympiakosem i na spotkanie z Robertem Lewandowskim, przy okazji Karlem Heinzem Rummenigge. I słuchajcie, jak się widzi tam, kim ten Lewandowski dla tych Niemców jest i jak on się właśnie przy tym zachowuje, jaki on jest skromny, to po prostu to serce rośnie, bo to jest, i wtedy naprawdę to jest taka duma, że to jest Polak, że to jest rodak. I on z każdym stanie, zrobi sobie zdjęcie, każdemu podpisze, nie odmówi żadnemu dziecku, stanie zawsze, jak idą piłkarze przez mix zone po meczu, no to nie wszyscy stają. On stanie zawsze Fabiański, Piszczek, Błaszczykowski, Boruc,
oni zawsze staną. Natomiast mają w kontrakcie. To mają w kontrakcie, ale wiesz, nie wszyscy się wywiązują. Słuchajcie, i jeszcze taka jedna... Można już? Jeszcze taka jedna rzecz. Nie, jedna rzecz to powiem, bo to wprawdzie mnie dotyczy osobiście, ale to też świadczy o człowieku. Jak on strzelił tych 5 bramek w ciągu ilu tam, 9 minut, ja nie widziałem tego na żywo, przyszedłem do domu jakoś wieczorem, widzę, coś się dzieje, no to znalazłem te bramki, obejrzałem, śmiałem się sam do siebie, no bo to po prostu, no to była jakaś bajka, prawda, już ta piąta to w ogóle. I gdzieś o 11:30 w nocy napisałem mu SMS z gratulacjami i poszedłem spać. Rano się budzę, sprawdzam, o godzinie 1:00 w nocy przesłał podziękowania. No nie spał jeszcze. Słuchaj, no pewnie nie spał, ale nie musiał tego robić, prawda? Ile on dostał takich SMS-ów? 500? 100? Nie wiem. No nie każdy ma do niego telefon komórkowy. Ale wiecie, no to nie wiem, jak ja dostaję SMS od kogokolwiek, to odpowiadam, prawda? No ale na przykład no, Justyna Kowalczyk nie odpowiada na SMS-y. O Jerzym Janowiczu to zapomnijmy, bo do niego chyba nikt nie pisze SMS-ów. Ale wiecie, to po prostu świadczy o człowieku. Nie dlatego, że jestem dziennikarzem. Dziękuję, no to ja też dziękuję, prawda? I to jest to. Takie rzeczy trzeba powtarzać. Bo to nie jest tak, że oni są wszyscy tam przebogaci, wszystkich mają gdzieś i tak dalej. Są i tacy, i tacy. Bo wie, żebyś go opisał. Proszę Państwa, zejdę na ziemię troszkę, na boisko. Tłumaczyłem zawsze zawodnikom, nie zapominajcie o tym, że jesteście aktorami. Tak jak w teatrze. Aktor w teatrze nie może zapomnieć roli swojej, bo się skompromituje. Wy na boisku musicie swoje najlepsze umiejętności pokazać, bo te tysiące ludzi czekają, żeby to zobaczyć. Teraz przy mediach, które są tak bezlitosne przy pokazywaniu każdego chamskiego zagrania, to musicie być, nie możecie się narażać na to, żeby później was media czy kibice wzięli na język i skompromitowali was po prostu. Jest to bardzo istotne, bo jeżeli mówimy o pięknie futbolu, to tym bardziej później widząc, kto kogo opluł, czy kopnął specjalnie, to trzeba absolutnie brać pod uwagę. Miałem jeszcze coś powiedzieć, tylko mój kolega się zagadał i zapomniałem. Czas nas powoli goni. Czy mamy jeszcze czas, Bartku, na serię pytań? Jedną mamy, więc my przygotowaliśmy tutaj kilka takich ilustracji, ale może je przewiniemy. Coś się zablokowało, przepraszam, Sergio Busquetsa. Te ilustracje miały dotyczyć czegoś, co czasami lubi być nazywane, czy co ludzie lubią nazywać, może emocje to później. Tym bardziej, że już były, ale mówię o antyfutbolu. Pojęcie klucz, które czasami jest, wydaje mi się, nadużywane. Jeżeli mówimy o pięknie futbolu, to warto również powiedzieć o tej brzydkiej stronie futbolu. I teraz, jak panów zdaniem, czy można w ogóle mówić w piłce nożnej o czymś takim jak antyfutbol, czy to pojęcie nie jest nadużywane, a jeżeli nie jest nadużywane, to w jakich kontekstach ono powinno być wykorzystywane? Czy w kontekstach brutalnych fauli, czy raczej taktyki, która polega na przetrwaniu? Ja uważam, że pierwszym przykładem z brzegu będzie gra Piasta Gliwice na początku rozgrywek ubiegłego już sezonu, bo wszyscy uważali, że grają antyfutbolistów na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy to było no, raczej pod dyktando opinii warszawiaków, którzy uważali, że absolutnie Legia ma być na pierwszym miejscu. Ale potem się okazało, że ten Piast tyle punktów nazbierał, że zaczął uciekać, prawda? To już się nie mówiło o antyfutbolu, a biorąc pod uwagę te mecze, które Piast jednak wygrał, grając na dobrym poziomie, to coś się tam zmieniło. Może szkoda, że tam jest aż tylu obcokrajowców z trenerem włącznie. Nie, może drużyny nie być już niedługo, ale ja jestem pod wrażeniem Piasta akurat.
Proszę pana, znaczy antyfutbol i gra brutalna to jednak to są dwie różne rzeczy. Czasami jest coś takiego jak antyfutbol, kiedy nie można przegrać, to już trener bardziej wie, prawda? No to niestety tam autobus w polu karnym i tak dalej, a to już są kwestie taktyczne. No to jednym to się podoba, drugim się nie podoba. Jak osiągniesz swój cel, no to jesteś skuteczny, ale to nie ma nic wspólnego z pięknym. Natomiast co do tego, co tam widzimy, to jest De Jong chyba, czy finał Mistrzostw Świata w RPA. No to nawet przy mojej wrodzonej łagodności, no to jest bydle. I niestety Holendrzy tacy byli też. Więc no, tutaj nie ma o czym dyskutować, no po prostu no, chamstwo jest karalne. Niestety chyba jest jakieś takie czasami przyzwolenie ciche na to chamstwo, czyli zwycięstwo za wszelką cenę. Nie, różni są trenerzy, oczywiście różnie nastawiają swoich zawodników, ale tego nie wolno tolerować. Tolerować to nie ma o czym gadać. Nie. Odróżnijmy tylko walkę ostrą, ale w granicach przepisów od takiej walki. Nawiasem mówiąc, tutaj ja jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo na Mistrzostwach Europy, dlatego że, jak Państwo pewnie wiecie, troszeczkę się zmieniają przepisy. I w tej chwili już zawodnik, który biegnie na bramkę i jest faulowany przez ostatniego, czy to będzie gracz z pola, czy bramkarz, nie musi dostać czerwonej kartki. No to ja nie wiem, jak to będzie. Większa agresja. Może być większa agresja. Antyfutbol. Nie wiem, no myślę, że antyfutbol to jest wtedy, jak ktoś źle gra po prostu. Jak się nie da tego oglądać. No. Natomiast no, czasem się mówi, że są takie zespoły, które się skupiają na obronie i rozbijaniu ataku przeciwnika i że to jest antyfutbol. I, no może nie najlepszym przykładem, ale to, że to jest taki styl Simeone trochę w Atletico. Nie wydaje mi się, żeby to było słuszne stwierdzenie. Ja dwa mecze, które najbardziej zapamiętałem i które wywołały we mnie dużo emocji, to były dwa całkiem różne mecze. Jeden z nich to był bodajże ćwierćfinał. Gdy idzie o daty, to ja się mylę co najmniej o 50 lat, a nazwiska mylę też tak, żeby najwyżej panowie mnie poprawicie. To był chyba ćwierćfinał Mistrzostw Świata w Meksyku, Brazylia-Francja. To jest ten, który Zico nie strzelił karnego i ten, w którym to się kończyło też rzutami karnymi. I wydaje mi się, że zapamiętałem ten mecz ze względu na poziom emocji, który on wzbudzał. To niezwykła ilość sytuacji, to był taki otwarty futbol, który no, był piękny w tym w takim radosnym sensie. Tak? Ale drugi mecz, który zapamiętałem, to był bodajże finał Mistrzostw Europy Francja-Włochy. To jest ten, w którym Francuzi pod sam koniec wyrównali, była dogrywka. I to, co tam mnie zachwyciło, to była gra w obronie Włochów. Nie wiem, jakoś tak dosyć świadomie już ten mecz, swoje lata miałem, więc ten mecz dosyć świadomie oglądałem. Byłem absolutnie zachwycony tym, jak można grać w obronie. I mi bardzo było żal Włochów, że oni nie dowieźli tego do końca i nie wygrali. Bo nie widziałem ani wcześniej, ani chyba później tak doskonałej gry obronnej. I dla mnie to też było piękne i nie był to antyfutbol na pewno. Ja dodam, przepraszam sobie pan, bo zapomnę znowu. Cztery lata temu byłem trenerem Śląska Wrocław i graliśmy z Wisłą Kraków, z Wielką Wisłą, z trenerem Maskantem. Ja wiedziałem, że piłkarsko Wisłą absolutnie lepszych piłkarzy i zrobiliśmy obronę bardzo zmasowaną, szczelną. Jeżeli ktoś z dziennikarzy nazwał to, że postawiłem autobus przed bramką na konferencji do mnie, to ja odpowiedziałem, że to nie był autobus, tylko przegubowiec, czyli jeszcze większy. My grając w ten sposób wygraliśmy wtedy z Wisłą 2-0. Pan Maskant się wściekał, jak można w ogóle tak w piłkę grać. Mam satysfakcję, że za rok trener Maskant przestał być trenerem Wisły, a ja ze Śląskiem zdobyłem
Mistrzostwo Polski. Oczywiście doskonaląc grę, już nie w kierunku tego autobusu, ale gry ofensywnej. Proszę nie zapominać, że trener jest zawsze rozliczany za wyniki. Piękno i to, co w tej chwili jest tematem, jest na drugim miejscu. Daj Bóg, żeby był wynik piękny, znaczy korzystny, i jeszcze gra taka, żeby tylko oklaskiwać. Mnie rzadko wyrzucano z klubów, że drużyna przegrała i pięknie grała, ale bardzo często, że przegrywała i kiepsko grała. Oczywiście, że samo słowo piękno to w sytuacji, gdzie żąda się od 11 piłkarzy, żeby zrealizowali taktykę, żeby wzięli pod uwagę umiejętności przeciwnika, które w każdym meczu są inne, bo się gra z innymi drużynami, że bardzo często są to mecze prestiżowe, jeżeli chodzi o samą tabelę, bo w pewnym momencie już się zaczyna liczyć, które miejsce można zająć na końcu rozgrywek. Ponieważ to się nazywają rozgrywki o Mistrzostwo Polski, to przecież jak można pytać trenera, o co wygracie? No o Mistrzostwo Polski, prawda? Ale wiadomo, że co najmniej połowa trenerów mówi w ten sposób, w pewnym sensie kurtuazyjnie, zdając sobie sprawę, że posiada takich, a nie innych zawodników. Muszę coś dodać, bo pan profesor mnie sprowokował, bo to jest, to pan tutaj podał przykład dwóch meczów. Myślę, że o jednym z nich można powiedzieć w kategoriach piękna i tragedii jednocześnie, bo to czasami się ze sobą łączy. Mam na myśli ten mecz finałowy o Mistrzostwo Europy. To jest rok 2000, stadion Feyenoordu w Rotterdamie. Czyli tam na minutę przed końcem Wiltord wyrównuje na 1-1 i potem Trezeguet strzela złotą bramkę. I wtedy powiem panu, tak jak ja nie przepadam za Włochami, to tak jak pan mówi, mnie ich było po prostu żal, bo oni się już na tej ławce tam cieszyli, prawda? I nagle w ciągu paru minut świat im się zawalił. Idziemy dalej. Mija 6 lat, jest finał Mistrzostw Świata w Berlinie, Francja, Włochy. W serii rzutów karnych tenże Trezeguet trafia w poprzeczkę, grał, zresztą był piłkarzem Juventusu chyba wtedy, trafia w poprzeczkę i Francja przegrywa. Ale wie pan, co w tym wszystkim mnie... Ja byłem wściekły tam, siedząc na tych trybunach w Berlinie, bo to było dla mnie... To była dla mnie wyjątkowa niesprawiedliwość, że najważniejszym człowiekiem tego finału, ten właściwie, któremu Włosi powinni zawdzięczać wszystko, był Materazzi. Czyli największy cham, jakiego sobie można wyobrazić. Ja mam świadomość, że się części z państwa pewnie narażam, ale tak. On zrobił karnego, po którym Zidane strzelił bramkę piękniejszą niż Panenka w 76. On sprowokował Zidana do tego uderzenia bykiem, no bo jak się obraża tam matkę, czy córkę, czy kogoś, no to no niestety, no to się tak reaguje. Oczywiście nie powinien tak zareagować, no ale to jest tylko człowiek, a tutaj gramy o wszystko, prawda? I jeszcze z tego, co pamiętam, to on jeszcze strzelił bramkę w serii, prawda? Czyli po prostu, nie, on nie strzelił bramkę, tak, on strzelił nie w serii, tylko z gry, tak. Tak, tak. Więc myślę sobie, no, nie ma sprawiedliwości na świecie. No po prostu nie ma, żeby ktoś taki, kto no, we Włoszech był Bogiem oczywiście, ale obiektywnie chyba nie. W piłce nożnej nie można szukać sprawiedliwości. No nie ma. Nawet pan wspomniał, panie profesorze, jeszcze o tym meczu Francja-Brazylia. Ja pamiętam, nie byłem na tym meczu, ale widziałem go w biurze prasowym gdzieś tam właśnie w Meksyku wtedy. Nie wiem, czy pan sobie przypomina, tam Zico wszedł, nie strzelił bramki rzeczywiście z karnego, ale ja tam zapamiętam jedną rzecz, jak rumuński sędzia, który nazywał się Igna, krzywdził Francuzów.
Tam powinna być czerwona kartka dla bramkarza brazylijskiego. Mówię, jestem z kościoła brazylijskiego, ale to było niesprawiedliwe. I na całe szczęście ci Francuzi przeszli. Tak to jest. Czy będą pytania? Proszę Państwa, myślę, że mamy jeszcze kilka chwil na pytania od Państwa. My nie chcemy z kolegą zmonopolizować tego spotkania, więc jeśli Państwo chcą naszych gości o coś zapytać, to myślę, że teraz mamy czas na 3 pytania. Dziękuję. Niezwykła dyskusja, miałem gdzieś indziej, ale postanowiłem pozostać. Chciałem nawiązać do tego artyzmu w futbolu. Myślę, że taką esencją romantycznego, spontanicznego futbolu i tego dryblingu był Garrincha i słowo kiwka to by było adekwatne. To był ten inny świat, ale on był jedyny w swoim rodzaju. Później myślę sobie, tak a propos historii futbolu, że pierwszym, który połączył niezwykłe piękno ze skutecznością, to był świętej pamięci Johan Cruyff i jego Ajax z lat 70-73. A ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć o współczesnym futbolu, dla mnie jego esencją jest Zinedine Zidane i powiem dlaczego. On był pierwszym kreatywnym zawodnikiem w historii, który spotkał się z dwoma defensywnymi pomocnikami. Pierwszym, który w połowie lat 90. pojawił się ten system gry i jego niezwykła siła, technika i antycypacja. On był chyba pierwszym, który mając takie problemy, takie zasieki, antycypował po wielokroć to, co się zdarzyło na boisku i to był jego niezwykły atut. No i mamy teraz tych dwóch geniuszy zapewne futbolu, którzy do tego panteonu 10 trafią, o których tak pięknie pan Szczepłek i trener Lęczyk. Ale mówię, tą esencją romantyzmu i artyzmu to pozostanie w inne czasy Garrincha, jak mówię, dla mnie Johan Cruyff, jego Ajax, no i Zidane, mówiłem dlaczego. Dziękuję. To właśnie nie były pytania, tylko odniosłem się do pani. Pan tak mówi o Garrinchy, no to część z Państwa pewnie zna to nazwisko, natomiast no, nikt z Państwa go nie widział na żywo, tylko na filmach. To był prawoskrzydłowy Brazylii, rzeczywiście to był geniusz niewątpliwie, ale tak mówię, że no, mówimy o prehistorii i coś mi się przypomniało, zupełnie nie a propos, i też nie wiem dlaczego, proszę mi wybaczyć. Na Stadionie Narodowym 2 lata temu koncertował Paul McCartney, no i garderobę miał w szatni reprezentacji Polski. 2 miesiące później Polacy grali tam z Czarnogórą i ja mówię do Tomka Rząsy, który wtedy był dyrektorem reprezentacji, mówię, Tomek, powiedz chłopakom, że się rozbierają w garderobie Paula McCartneya. A on tak na mnie popatrzył, mówi, Stefcie, czy ty myślisz, że oni wiedzą, kto to jest? I niestety tak. No, to jest jak z Garrinchą. Co do piękna futbolu, pozwolę sobie na użyć znowu słynnej gwiazdy Leonarda Messiego. To kiedyś był komentarz, że Messi gra brzydko, nie pokazuje techniki. Według mnie to jest to. Ja sobie nie wyobrażam, oglądałem mecz, strata, naprawdę ładna akcja, strata w obronie, długie podanie krosowe, gol, przegrany mecz. Nie ma co grać pięknie na takim poziomie, ważniejsze są jednak pieniądze na przykład z Kataru, prawda, ropa naftowa, ręką na sercu, kiedy się te mieście skończą, prawda, stereny nie wystarczą, będzie trzeba nie wiadomo czego szukać. Piękny był gol Marco van Bastena, chyba wszystkim znany z 1988 roku, natomiast ja bym chciał poza jednym pytaniem jeszcze tylko wspomnieć, na Eurosporcie był kiedyś mecz, drużyna, twardo się starła piłka nożna plażowa, bramkarz złapał piłkę, w sekundę rzucił na drugą połowę. Zawodnik bez przyjęcia z przerzutki strzelił gola w okienko, śmiałem się pół godziny. Coś tak pięknego po prostu i trudno sobie wyobrazić, trudno wiedzieć, co kto czuł. No, piłka nożna plażowa jest ładna, tam jest możliwość pokazywania tych wszystkich sztuczek, plus lądowanie na piasku jest miękkie. Ja bym się zapytał, bo mam taki wniosek, mówiło się kiedyś trening czyni mistrza. Na poziomie na przykład, jak mamy 108 zawodników już w finale, na przykład olimpijskim w sprincie, to już trening, wszyscy trenowali. No i teraz co to jest? Talent? To jest predyspozycja? To jest dyspozycja dnia? Bo szczerze mówiąc, na tym poziomie też trening jest bardzo ważny, a potem, kurde, talent chyba, prawda? Po takich 20 latach treningu. No tak, ale no, tak jest niestety, ale też jak pan to pamięta, znaczy, że to było piękne. Pamiętamy takie rzeczy. Tu na początku mieliśmy zdjęcie Runeya. No Runej był
był, jest no, wielkim piłkarzem, co by nie mówić, ale ja tak długo nie miałem do niego przekonania. Znaczy miałem, potem uważałem, że jest może trochę przereklamowany. Oczywiście się myliłem, ale wie pan, jedno zagranie przekonało mnie, wcale nie bramka. Jedno zagranie, pamiętam, finał Ligi Mistrzów w Moskwie. Grał Manchester United z Chelsea i ja pamiętam podanie Rooneya na 70 metrów. Po skosie takie, do nogi. Mówię, kurde, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. No. On akurat był cofnięty i gdzieś tam podał do Cristiano Ronaldo. I czasami się poznaje piłkarza po takich zagraniach. Ja mam teraz... ja mieszkam w Warszawie, więc chodzę na mecze Legii z coraz mniejszym entuzjazmem zresztą ze względu na i na kibiców, i na pana prezesa, który sam jest kibolem. Ale chodzę też na Polonię Warszawską z dużą przyjemnością, bo tam jest sympatycznie. I jest coś takiego, wiecie panowie, mamy cudowne stadiony, rzeczywiście, mamy przepiękne stadiony, ale te stadiony, zwłaszcza te większe, tworzą też podziały. Bo jak ja idę na Legię, to ja nie spotkam nikogo poza ciągle tymi samymi kolegami dziennikarzami, bo nigdzie więcej nie wejdę. Jest coś takiego i to jest w ogóle jakoś tak. Natomiast jak idę na tę Polonię, to tam się czas zatrzymał w latach 60. I to jest fajne. I to jest fajne. I ja tam mówię o tym dlatego, że pan, ja tam wypatrzyłem teraz chłopaka, który ma 17 lat, już zaczyna grać w pierwszej drużynie od początku i strzela dużo bramek. I ciekawy jestem, bo ja takich wielkich talentów, widać, bo to jest to, co o czym mówił trener, że jest grupa chłopaków, ten tak, mówi, o, ale ten, jak on się rusza, jak on się ustawia do piłki, wszystko. I jestem bardzo ciekawy, bo to, co on robi, to jest po prostu piękne. I jestem bardzo ciekawy, czy z niego coś będzie, czy może ja się mylę, może ja go źle oceniam. Nazywa się Wierzbowski. I miałbym dużą satysfakcję, gdyby coś z niego wyrosło. Dlatego, że Polska jest krajem milionów talentów piłkarskich. Moim zdaniem, ja mam taką teorię, że najwięcej talentów piłkarskich w Europie rodzi się w Polsce i na Bałkanach. Oni tam to bardziej wykorzystują, my nie. I jak porozmawialibyście państwo z najlepszymi polskimi piłkarzami, to prawie każdy powie, że on wcale nie był najlepszy w swojej drużynie gdzieś tam, w małym miasteczku czy coś. Było paru lepszych. Ja pamiętam, jak Krzunówek choćby o tym opowiadał, mówi, wie pan, jak ja wracam, jak jeszcze grał w Bundeslidze, mówi, wracam do tego swojego tam Kamieńska czy gdzieś, a tam siedzą moi koledzy pod budką z piwem i mówią, Jacek, pożyczyłbyś tu złotówkę, wiesz, poratował i tak dalej. I to byli koledzy z boiska, mówi, którzy byli lepsi ode mnie. Tylko, że oni nie mieli tyle silnej woli. A Jacek Krzynówek, takie postacie też trzeba cenić, bo on wyszedł z potwornej biedy. I on miał cel w życiu. Tak samo jak trzeba cenić Kubę Błaszczykowskiego po tych jego przejściach. Słuchajcie, to jest piękno piłki nożnej, nie na boisku. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku była promocja książki o Błaszczykowskim, którą napisała Małgorzata Domagalik, czyli dziennikarka nie mająca nic wspólnego ze sportem w ogóle. I nawet myślałem, że to co ona tam może napisać. Napisała dobrą książkę i promocja tej książki odbywała się na 40. piętrze hotelu Marriott. No i tam była no, spora gala, kupę znanych ludzi i tak dalej. Słuchajcie, no jak ona mówiła, no to wiadomo, no ładnie mówi, to jest dziennikarka. Jak wyszedł ten Kuba, jak on zaczął mówić przez 5 minut, słuchajcie, o swoim życiu, o babci, która tam była, która pokonała tę drogę z tej wsi na to 40. piętro Mariota, słuchajcie, to po prostu tego się słuchało, jakby mówił profesor zwyczaju. Takie rzeczy trzeba cenić. I to jest piękne. Mamy, Krzaś, na jeszcze jedno krótkie pytanie. To nie będzie krótkie pytanie. Dzień dobry panu. Bardzo krótkie pytanie do
pana trenera i pana Stefana. Istnieją takie wzorce piękna w piłce, znaczy takie akcje, które są mitem założycielskim i one są potem powtarzane, wchodzą głęboko w kulturę piłkarską i potem patrzymy, zastanawiamy się, o, dało się jeszcze raz powtórzyć. No, Argentyńczycy mają akcję Maradony, potem Messi, który w meczu z Getafe i w paru jeszcze innych zrobił to, Sergio Aguero. Każdy z wielkich piłkarzy argentyńskich chce ten wzorzec powtórzyć, pokazać różne wariacje. Moje pytanie, czy my mamy w polskiej tradycji taki wzorzec piękna dla panów, taka akcja, którą mit założycielski, którą się jakoś próbują nasi posiłkować. Ja mam swój własny, prywatny typ, bo mam takim mitem dla mnie założycielskim są dwa mecze Polska-Włochy na Mistrzostwach Świata i te dwie bramki wtedy, nieprawdopodobne. Po trzech podaniach. Próba powtórzenia tego samego w sposób absolutnie genialny, to jest druga bramka, którą strzela Boniek w meczu z Belgami. Tak? To jest nieprawdopodobna zupełnie. Ale pytam, czy macie swoje panowie takie prywatne mity założycielskie, najpiękniejsze wzory grania w piłkę w Polsce? Ja panu powiem, jeśli bym miał, to te dwie sytuacje. Właśnie te, bo to było coś w ogóle fenomenalnego, nie? Tego się nie powtórzy, przecież oni tego nie ćwiczyli. Znaczy, to się nie powtórzyło. Więcej nie pamiętam, chociaż pewnie coś tam bym znalazł, ale tak, to są pierwsze, jakie mi przychodzą do głowy. Że to się nie powtarza, to jest najlepszym dowodem, jakie to jest trudne. Ponieważ musi zajść tyle okoliczności wcześniej, żeby to zrobić. Bo nie zapominajmy, że to nie jest na treningu bez przeciwnika. Jest przeciwnik, który nie tylko, że zna piłkarzy, tych, z którymi grają, ale również przewiduje zachowanie to najbliższego piłkarza. Ja miałem kilku piłkarzy tutaj u nas, w Krakowie. Kazia Kmiecika, Leszka Lipkę, Adasia Nawałkę może nie, bo grał w pomocy. Natomiast Andrzeja Iwana, że widziałem, co oni robią na treningu, może inaczej, co wyprawiają na treningu. To były akcje w czasie meczu takie, że ja byłem przekonany, że ta akcja się zakończy w ten sposób. Ja pomijam, czy była bramka, czy nie, prawda? Czyli można tutaj uznać, że jest pewna powtarzalność, ale jest to uzależnione od wielu elementów, które jak gdyby albo pomagają, albo przeszkadzają temu. Nie wiem, czy odpowiedziałem panu. Panowie, szanowni państwo, bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejszą dyskusję. Myślę, że czas nagrodzić naszych wspaniałych panelistów brawami. Thank you.